Kolejny mecz tygodnia na Dolnym Śląsku za nami. Tym razem z naszą kamerą udaliśmy się na spotkanie wałbrzyskiej klasy A, w której Unia Złoty Stok podejmowała Trojana Lądek Zdrój. Lepiej w tym starciu poradzili sobie gospodarze, którzy pokonali swoich rywali 5-2. Jechaliśmy po zwycięstwo, jechaliśmy tutaj zagrać dobry mecz i na dzisiejszy mecz zmieniliśmy taktykę grając na 5-4-1, przejścia na 3-4-3, to było dla nas ogromne ryzyko. Ale podejmujemy to ryzyko, kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Chcieliśmy zagrać dobrą piłkę, otwartą piłkę w drugiej połowie, bo drugą zaryzykowaliśmy wszystko na jedną kartę, na 3-4-3. No i dostaliśmy drugą, trzecią, czwartą bramkę. I później wróciliśmy na czterech obrońców, wróciliśmy powiedzmy do gry, bo było 4-2, czerwona kartka dla gospodarzy. Troszeczkę zabrakło też szczęścia i pewnie też czasu. Niepotrzebne błędy w obronie poskutkowały właśnie tym, że straciliśmy tą bramkę. Wydawało się, że mecz jest pod kontrolą, ale no, później czerwona kartka też trochę zmieniła oblicze meczu. No i zrobiło się trochę nerwowo, ale w odpowiednim momencie zareagowaliśmy i myślę, że chłopaki zostawili dużo serca na boisku i wynik cieszy na pewno. I gra też. Unia świetnie sobie radzi w tym sezonie w grupie trzeciej wałbrzyskiej klasy A i po rozegraniu 11 serii gier ma już 4 punkty przewagi nad wiceliderem. To sprawia, że wymieniana jest jako główny faworyt do awansu. Jeszcze na pewno ciężkie mecze są, aby właśnie do tej przerwy zimowej być w dobrym miejscu, z dobrą przewagą punktową, wtedy można myśleć o jakichś wyższych celach. Bo na razie to cieszymy się tym, że mamy fajną, tak, z tego miejsca i że mamy fajną drużynę. Chcielibyśmy wrócić do okręgówki, spadliśmy w roku 2017, czyli tak po 7 latach, gdyby się udało wrócić, byłoby to wielkie wydarzenie dla naszego klubu i dla, myślę, dla całego miasta. Udało nam się zebrać dosyć mocną drużynę i jak na razie radzimy sobie bardzo dobrze, bo mamy 11 kolejkę, a my w tej chwili wygraliśmy 8 spotkań i 2 zremisowaliśmy, ale przed nami jeszcze daleka droga, jeszcze jest cała runda wiosenna, więc głośno nie mówimy o tym, że awans jest, powiedzmy, jedynym wynikiem, jaki tu wchodzi w rachubę. Gramy po prostu na razie każdy mecz, staramy się każdy mecz wygrać. Naprawdę o awansie zaczniemy myśleć, jeżeli uda się nam utrzymać taką grę, ten skład, wiosną. Do zakończenia rundy jesiennej w grupie trzeciej wałbrzyskiej klasy A pozostały do rozegrania 4 kolejki.